Witam Państwa z Wrocławia. Jest 17 czerwca 2015 roku. Nagrywam retransmisję Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia prezydenta Komorowskiego w Olsztynówkowi 4 czerwca 2014 roku, na którym zebrało się Sejm i Senat we wspólnym składzie, bo wiecie Państwo, to jest właśnie Zgromadzenie Narodowe, łącznie obie izby parlamentu. I dla nas, opozycjonistów z PRL, jest to bardzo gorzka rocznica, 4 czerwca 2014 roku, Okrągłego Stołu, ponieważ była to zamach stanu i zdrada narodowa. 114 ustęp 1. A ci ludzie, ci Żydzi, są infamisami od 14 kwietnia 2015 roku, zarówno gdański Żyd Borusewicz, jak i Kopacz, która zniszczyła polską służbę zdrowia, a teraz niszczy już dalsze resorty, wszystko po prostu. O kim oni tu śpiewają, proszę Państwa? Jak oni mówią naród, to jaki naród mają na myśli? Jak mówią obywatele, to o jakich obywatelach oni się wyrażają? Tą transmisję znalazłam na stronach Senatu, szukając komisji senackich, które obradują w tym tygodniu, bo zakończyło się posiedzenie Senatu numer 76, szykuje się numer 77 i utrudnione są tutaj, trochę ich ściszymy, bo atmosfera jest podniosła, bo ci Żydzi, ubecka rodzina żydowska, oni sobie tu żarty robią, po prostu kpiny z narodu polskiego, bo jaką oni przysięgę składali. Przypomnijmy, jaką przysięgę składają posłowie i senatorowie. Witam marszałka Senatu, pana Bogdana Borusewicza. Jaką przysięgę składał Welszczynukowicz? Witam prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska, wraz z członkami rządu. Ciszej trochę. Teraz to witam nic nie słyszę. Witam książęce wysokości, ekscelencje, proszę panie bardzo. Panów prezydentów. Ekscelencje sobie tu zaprosili. Widzimy Żyda i zdrajców Polski najwyższej rangi, Kwaśniewski, prezydent Żydów polskich, jego prawdziwe nazwisko Stolzmann, a także Ilej Bakone, czyli Walensa, korpusu dyplomatycznego, zdrajca Polaków. Witam przedstawicieli najważniejszych instytucji państwowych, witam posłów i senatorów, członków Zgromadzenia Narodowego, przysięga, witam wszystkich zgromadzonych. Na sekretarzy Zgromadzenia Narodowego powołuję panią poseł Renatę Zarembę oraz pana senatora Stanisława Gorczycę. Protokół prowadzić będzie pani poseł Renata Zaręba. Protokół Zgromadzenia Narodowego, zwołanego dla uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Narodowego, zwołanego w celu wysłuchania orędzia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uważam tak za przyjęty wobec... Więc Komorowski dał obywatelstwo Żydówce z Ameryki Applebaum, która reprezentowała Polskę, rzekomo Polskę, na konferencji Bilderberg. Panie Marszałku, Wysokie Zgromadzenie Narodowe, Wasza Królewska Mość, uroczyście przysięgam, panowie przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, panie i że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności narodu. Będę strzegł niezłomnie godności. Stop! Jakiego narodu, proszę Państwa? Posłuchajmy jeszcze raz. Jakiego narodu godności on strzegł?
godności narodu, będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, niepodległości i bezpieczeństwa państwa. To jest niepodległość i bezpieczeństwo państwa? Kiedy okupowana Polska jest przez Bundeswehrę na przykład? W kilku bazach już Bundeswehra się tu zagnieździła i obawiamy się, że tak prędko nie opuści terenu Rzeczpospolitej. Jakiego narodu oni... Niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobroć ojczyzny oraz pomyślność obywateli. Dobroć ojczyzny. Pomyślność obywateli. No po prostu, proszę państwa, szok. Dobroć ojczyzny oraz pomyślność obywateli. Będą dla mnie zawsze oraz pomyślność obywateli. A dobroć ojczyzny oraz pomyślność obywateli. Będą... Tak. Kłamią. Pojechał do Bundestagu, składał tam hołdy Lenne, zresztą Sikorski, Appelbaum też. Jest solidarność, panie pośle. No. Jaka solidarność? Jaka solidarność? Towarzyszu Szczynkowicz. No, może poza waszą królewską mością. Wesołkują. Szanowni państwo, no na mnie jest do śmiechu. Nie ukrywam też osobistego wzruszenia, że mogę stanąć tutaj, w tym momencie, na mównicy sejmowej. To wspomnienia, jeśli nie całych 25 lat... Oszukał naród polski, stanął na tej mównicy przez 5 lat, podpisał, przypomnijmy... Proszę też o wybaczenie, że wystąpienie będzie dłuższe, ale chciałbym wykorzystać dzisiejsze nasze spotkanie... 610 ustaw. ...do przypomnienia trudnej drogi wiodącej nas do polskiej niepodległości, do polskiej wolności. On nie podpisał... Nie tylko niezwykle ciekawej i owocnej drogi poprzez polską niepodległość 593, 610 podpiszę, bo jeszcze do końca kadencji tego, co w moim kawałek czasu został. Oczywiście, co w jego przekonaniu jest ważne. I ta kobieta dostała od niego obywatelstwo polskie, jak również były szef Mossadu, nazwisku Dragan, jakoś tak. I widzimy... Anne Appelbaum. Wcześniej zaproszeni na konferencję byli między innymi Andrzej Olechowski, Aleksander Kwaśniewski, Hanna Suchocka czy Jacek Rostowski. Donald Tusk. Widzimy, że ci ludzie systemowo niszczą Polskę. Bieżących transmisji nie ma. Retransmisji. Chciałam państwu jeszcze raz przypomnieć, że 8 czerwca już jej tutaj nie widać na pierwszej stronie. Odbyła się komisja pracują jak nakręceni. Komisja Ustawodawcza numer 384. To jest bardzo niebezpieczne, bo oni tutaj, proszę państwa, zmieniają kodeks wyborczy. Kodeks wyborczy, serce demokracji. 8 czerwca 2015 roku ustawa o zmianie ustawy, w Senacie. Kodeks wyborczy. Serdecznie witam przybyłych na nasze posiedzenie gości i w pierwszej kolejności udzielam głosu panu ministrowi, Tą część pierwszą widzieliśmy. Chodzi im o przede wszystkim likwidację obwodów. Bardzo proszę, panie ministrze.
obwodów zagranicznych. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czyli ta anihilacja, której się dopuścili... Szanowni państwo, przyjęta ustawa przez Sejm z niewielkimi modyfikacjami uwzględnia propozycje zawarte w prezydenckim projekcie, jak wprowadza to w wczorajszym filmie w trakcie prac sejmowych, które dotyczą wyboru poza granicą Polski zgłoszone przez Sejm zagranicznych. Dodane przepisy dotyczą również głosowania Tysięcy Polaków na świecie, a obwodowych komisji jest 264 bodajże. Od imiennego powiadamiania każdego wyborcy na rzecz powiadamiania. I w niedzielę, przy którymś stole, czy to było w TVP Info, czy w innej telewizji, treści, rano tych kilku Żydów pocztowych, partyjnych zebrało się przy kawie i jeden z nich powiedział, że nie wolno zmieniać kodeksu wyborczego, prawa wyborczego. Proponowano, aby w trakcie pół roku przed wyborami, a więc jest 6 czerwca i oni właśnie tego dokonują. Zobaczmy, co się działo na drugiej połowie tej komisji, bo tamtą pierwszą część nagrałam w filmie z... Propozycja drugiej poprawki. Przyjęcie drugiego wariantu. Tak jest. Kto jest za przyjęciem? To jest właśnie komisja ustawodawcza, na której zmieniają kodeks wyborczy krócej niż 6 miesięcy przed wyborami. A oni... Ta komisja senacka pracuje nad kodeksem wyborczym dlatego, że Sejm 15 maja, czyli między pierwszą turą i drugą turą wyborów, nie było. Przewodniczący, szanowni państwo, uchwalił nowelizację kolejną i nie przyjęła właściwie żadnej z poprawek, odsyłając wszystkie poprawki zarówno Biura Legislacyjnego, jak i pana senatora Rólewskiego, który zgłosił. Merytorycznie, proszę państwa, trudno się tutaj w ogóle połapać, trudno to śledzić. Taka opinia została przedstawiona, natomiast komisja w tej sprawie widzicie państwo, że czerwca. Prace idą pełną parą. Nie zajęła stanowiska. 23 dziękuję. Proszę państwa, a więc ustawy uchwalił Sejm na ostatniej sesji. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? I tak zwyczajnie. Trzy osoby. To nie można. Sprawozdawca proponuje. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli. Skoro będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Pierwszego punktu, tak, to dziękuję serdecznie gościom za udział. Aha, czyli ta komisja już dobiegła końca. Tylko chciałam państwu zaznaczyć te daty, że 8 czerwca taka komisja ustawodawcza numer 384 zmieniała kodeks wyborczy w Senacie. Zobaczmy, wczoraj byliśmy na komisji wsi. Zobaczmy na Komisję Obrony Narodowej, która 12 czerwca obradowała. Dzień dobry, witam państwa na kolejnym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej. W porządku obrad rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach
publicznych, druk senacki nr 926 w dzisiejszym posiedzeniu komisji. Czyli mamy do czynienia, proszę Państwa, znowu ze zmianą do zmiany. Narodowej. Pan generał Sławomir Szczepaniak, szef Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, pan generał Grzegorz Sodolski, dyrektor Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej, są również pan Paweł Żydowo, szef Zespołu Ustawodawstwa Wojskowego Departamentu Prawnego MON, Adam Tokarczyk, radca prawny zarządu rzeczowego P8 Sztabu Generalnego, przepraszam, jest również pan Marek Surmański, przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Adam Niemczewski reprezentuje Biuro Legislacyjne Senatu. Witam panów senatorów. Jako że posłuchajmy, co oni tutaj będą. Bardzo proszę najpierw przedstawicieli rządu, pana ministra, o przedstawienie tejże ustawy. 40 kilka minut. Przedstawiać. Może ja pozwolę sobie oddać głos panu dyrektorowi Departamentu Budżetowego. Proszę. Proszę bardzo, pan generał. Się w tytuły poubierali. Panie przewodniczący, honory, medale sobie nawzajem przydzielają. Została przesłana ustawa Sejmu, która została przesłana do Senatu w celu zasięgnięcia opinii. Zmierza w swojej materii do wprowadzenia kilku poprawek. Najistotniejsze poprawki zostały opisane w materii przedstawionej przez Biuro Legislacyjne Senatu. Przypomnę, że tutaj wydłużany jest okres planowania z poprzedniego okresu 6 na 10, tak jak jest w planowaniu obronnym NATO. Również w tej poprawce porządkowany jest tryb przyjmowania programu. Gdybyśmy się dopytywali tych ludzi, tych Żydów, o sens ich działania, to będą się, proszę Państwa, zasłaniać albo NATO, albo Unią Europejską. Wydatków obronnych z 1,95 na 2%. Co stanowi wykonanie zobowiązań Polski zaciągniętych na szczycie NATO w Walii. W przepisach tej ustawy znajdziecie, szanowni państwo, również regulacje dotyczące udzielania zaliczek na zakupy uzbrojenia i sprzętu, co do tej pory było nigdzie nie uregulowane. Również wprowadzane są przepisy. A chodzi o wiele miliardów, jak i dziesiątki miliardów, setki miliardów na inwestycje natowskie. Szczegóły dotyczące nowelizacji ustawy o przebudowie zostały przedłożone w druku sejmowym. Ustawa uzyskała większość parlamentarną, o ile dobrze pamiętam, 404 głosy za. Także no większość parlamentarną, 404 głosy za, czyli PiS głosował za. Wcale nas to nie dziwi, dlatego że Elek Duda niestety chce ściągnąć do Polski jeszcze więcej NATO. W której w przepisie tym mówi się o tym, że Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne Rzeczypospolitej Polskiej, co 4 lata określa po zasięgnięciu opinii Komisji Sejmowej właściwie w sprawach obrony państwa, na ten temat już szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na kolejny 10-letni okres planistyczny. Specjalnie. Przepis ten miał w projekcie dotyczyć wyłącznie zmiany cyklu. Tak, na tym zdjęciu dobrze widzimy, jak oni siedzą w tym Senacie, więc Platforma ma dwa razy więcej niż PiS, właśnie przez to, że były JOW-y, proszę Państwa. Dwa razy więcej niż PiS. Że w Senacie, Senat jest tak zdominowany przez Platformę, że tu senatorowie PiS nawet nie przychodzą, bo jest ich tak niewiele, chociaż nic ich nie usprawiedliwia moim zdaniem, między innymi senatora Jan Maria Jackowski, którego przyłapaliśmy, że nie był obecny na tej właśnie 8 czerwca komisji, którą pokazywałam przed chwilą. Różnych ustaw czasem znajduje się takie. O Dudzie napisałam już. Kompetencja dla organu wewnętrznego, jakim jest Komisja Sejmu. I w żadnych przepisów ustaw nie pisze. Jakie prawo będzie stanowił Duda, skoro namaścili go Żydzi? Bo to reguluje. No jest się o co martwić, proszę Państwa. Że ciało kolegialne, jakim jest komisja, podejmuje uchwały i w ten sposób wyraża swoją wolę. Wobec tego te
te słowa są. Jest prawnikiem, kolejna moja uwaga, a ta wojna z narodem polskim toczy się na wielu płaszczyznach, również na płaszczyźnie prawa, antypolskiego prawa, które ten Sejm i Senat na Wiejskiej uchwala. A PiS, siedząc tam cały czas, wiarygarnia te instytucje, antypolską instytucję. W naszej konstytucji jest określona pewna hierarchia aktów prawnych. Mówimy o umowach międzynarodowych, ustawach, rozporządzeniach mających charakter powszechnie obowiązujący oraz o zarządzeniach, które są aktami skierowanymi jakie do jednostek. Jakie prawo będzie stanowił Duda, skoro namaścili go Żydzi? Są to zbrodniarze sądowi z PKW, którzy zlikwidowali Polonię na świecie, a w Stanach Zjednoczonych upoważnili do głosowania zaledwie 22 141 Polaków. I dalej nie mamy odpowiedzi od elekta żadnego w tworzeniu tego zarządzenia. Obecnie również jest to wydawane zarządzeniem i stanowiska nie zajął do tej pory w tej sprawie. Apelujemy. Również w tym filmie apeluję do elekta Duda, żeby zajął stanowisko w sprawie anihilacji Polonii na świecie, bo nie może być tak, że z 20 milionów Polaków mieszkających za granicą niezgodne z konstytucją. Organy konstytucyjne i ambasadorowie państw w państwach goszczących te ambasady polskie i Państwowa Komisja Wyborcza naliczyli zaledwie 118 tysięcy Polaków uprawnionych do głosowania w czasie wyborów prezydenckich. A za chwilę wybory parlamentarne i jest się o co martwić i niepokoić, jak będą liczyć tych Polaków, bo obawiamy się, że będzie ich jeszcze mniej, dlatego że w stosunku do poprzednich wyborów parlamentarnych z 2011 roku już teraz jest to sformułowane, że zniknęło polski przemysłowy potencjał obronny. Jest to taki zapis, który, za którym tam było 170 tych wyborach w 2011 roku było dopuszczonych do głosowania Polaków za granicą ponad 170 tysięcy, a w 2011, czyli a w 2015 zaledwie 118. Także ta liczba Polaków za granicą ciągle się zmniejsza i dlatego oni jeszcze chcą likwidować obwody za granicą w trybie tutaj pozakonstytucyjnym, w ogóle poza, no bo zupełnie nielegalnie. Chcą po prostu zniszczyć całkowicie Polonię za pieniądze i w majestacie ich prawa, tych bolszewików na Wiejskiej i w innych urzędach, bo jest ich pełno wszędzie. I proponuję, aby te ustępy miały następujące brzmienie. Minister Obrony Narodowej. Tak, na portalu neon24.pl wojsko, społeczeństwo, tutaj jest zakładka wojsko, umieściłam taki post. Duda wzywa jeszcze więcej NATO do Polski. Po co? W jakim celu, proszę Państwa? W jakim celu elekt Duda chce jeszcze więcej NATO w Polsce? I widzimy te ruchy, że teraz jest to przygotowywane, bo ta komisja, na której właśnie jesteśmy, ona właśnie, Komisja Obrony Narodowej, ona właśnie się na NATO powołuje, ona właśnie działa na rzecz NATO, nie na rzecz narodu polskiego, tylko na rzecz NATO. W związku ze zmianą okresów planistycznych z 6-letniego na 10-letniego. W ogóle odeszli od służby narodowi polskiemu, służą obcym. Przecież NATO jest formacją obcą, jest naszym okupantem. Który będzie określony na kolejne 10 lat. I tutaj w tym artykule Duda
Duda wzywa... Post. 14 dni dnia ogłoszenia. Duda wzywa jeszcze więcej na to do Polski. Po co umieściła mój film Chemiprice? Może taka jest bardzo niepokojące zjawisko. Po prostu jest nowy plan na 10 lat i od tego będziemy liczyli. Wyłączę tu głos. Jeżeli chciałby się osiągnąć coś innego, to znaczy zostawimy tylko obraz. Inaczej to powinno być uczynione niezwłocznie. No to powinien być jakiś przepis przejściowy, który by określił wzajemne relacje między tym planem, tym starym cyklem, a nowym cyklem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze. Co państwo, są to smugi? Odnosząc się do pierwszej i drugiej poprawki zaproponowanej przez biuro legislacyjne, no możemy tylko przyklasnąć, to są zmiany krytykowane przez pana mecenasa, zostały wprowadzone utrzymują na niebie, na etapie prac parlamentarnych, nie były w projekcie rządowym. I w końcu tworzą całkowite zachmurzenie nieba. Należy przywrócić pierwotne kształty przepisów, to no oczywiście... Już przez wiele dni w Wrocławiu. Jeżeli chodzi o... Ta komisja oczywiście się tym nie zajmuje. Pełne zachmurzenie. Smugi chemiczne na niebie. Czyli minister obrony narodowej, planując wydatki na modernizację techniczną sił zbrojnych, uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe, prace rozwoju i obronności państwa. Te zmiany mają charakter ekosystemiczny i właściwie merytoryczny, nie zmieniają niczego, więc można to się pozytywnie ocenić. Natomiast w przypadku ustępu 3b, dlatego, że jest bardzo ciemno, wolelibyśmy, żeby on był trochę krótszy. Mianowicie wydaje nam się, iż słowa na rzecz polskiego przemysłowego potencjału obronnego zawęża te wydatki. To znaczy pojawi się problem, kiedy te wydatki są wydatkami na badania naukowe i prace rozwojowe, ale wydatkami w instytutach badawczych, we wszystkich tych instytucjach, które współpracują jakby na rzecz potencjału obronnego, ale nie bezpośrednio są częścią przemysłu. W związku z czym naszym zdaniem ten ustęp 3b powinien brzmieć: udział wydatków przeznaczonych na badania naukowe i prace rozwojowe. Komisje będą teraz przechodzić pełną parą, będą szybko rozstrzygnięcia padały, bo Platforma ma całkowitą większość. Czyli, ponieważ te 23 ustawy, które Sejm uchwalił na ostatniej sesji, prosilibyśmy bo było 593, a teraz już jest 610 na stronach Sejmu, więc te 23 wszystkie przejdą te buble prawne przez Senat. Przemysłowego potencjału obronnego wydatka, ponieważ tam mówimy, odnosimy się i tak do ustępu pierwszego, gdzie to jest zdefiniowane, więc to było. Takich komisji będzie mnóstwo. Grzeszku, decyzja należy do państwa senatorów. Zachęcam państwa do śledzenia zarówno Sejmu, jak i Senatu, potrzebie przepisów przejściowych, bo nie ma, jak mieszkalibyśmy w Warszawie, ale nie mieszkamy, można by pójść na protest pod KPRM. One by rozwiązały te problemy, na które słusznie. Ale daleko do Warszawy, czy pod Sejm? Bo proszę zobaczyć, jakie oni mają tutaj plany, ile tych komisji, komisja środowiska, ustawodawcza Komisji Praw Człowieka, praworządności, odpiny sobie robią. Punkt pierwszy, Komisja Samorządu Terytorialnego, na tej to jesteśmy, Komisja Obrony Narodowej, Praw Człowieka i Petycji, ustawy zmienianej w artykule 1 Gospodarki Narodowej, ustawą, zgodnie z określonymi przez Radę Ministrów szczegółowymi kierunkami przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2026. Budżetu i finansów. Artykuł 12a ustęp 3 ustawy zmienianej w artykule 1 zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie artykułu 12 ustęp a ustęp 3 ustawy zmienianej w artykule 1. Tak to wygląda, jak oni tu siedzą. Nie dłużej jednak niż 12 miesięcy
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Artykuł 4 otrzymuje brzmienie. Artykuł 4. Pracowali 12 czerwca od 9 do 13. W pierwszym brzmieniu nadanym mniejszą ustawą stosuje się po raz pierwszy do określenia przez Radę Ministrów szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017. Powinno ich być tu 100, a widzimy ilu ich tu jest. Wchodzą, spóźnili się, zaczynają od 9, czyli 4 godziny raptem, 4-5 z przerwami, 4 godziny, taki krótki dzień pracy, nie jeden by chciał mieć uposażenia. Ponad przeciętne, czterokrotnie, pięciokrotnie wyższe niż średnia krajowa. Projekt senacki, no proszę Państwa, no to są po prostu projekty robione przez kogo? Bo tu połowa tych osób to są zaproszeni goście, to jest tych senatorów pięciu. Widzimy, nie ma żadnej dyskusji merytorycznej, znaczy zasadniczej dyskusji. Wszyscy są za. Nikt tu nie wnosi, w ogóle nikt tu nie ma nic do powiedzenia, bo przecież jesteśmy w NATO. Słyszycie Państwo bardzo często w mediach reżimowych. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej i tym się zasłaniają. Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie. Tutaj doszło wyraźnie do jakiegoś zatrzymania się akcji. Maja 2015 roku i dotyczyło rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Proszę bardzo, zmiana ustawy do ustawy, no po prostu tragedia. Co to internet im wyłączyli, bo mi proszę Państwa bardzo często to niestety się dzieje, bo bezpieka inwigiluje mój komputer. Co tu się stało? Nagle się zatrzymali, przestali mówić, bo tego tutaj na obradach to zatrzymałam, bo on tutaj z tą jest, proszę, dwurzędowa marynarka, jaki on tutaj jest, wystroił się. W Unii Europejskiej dyrektywy z 2011 roku. No mają się za elitę, no. Często tak widzimy, o sobie mówią, są tacy bezczelni. 27 września 2011 roku, która szafują hasłami pustymi roku w sprawie ochrony prawa autorskiego. Podstawowym celem tejże dyrektywy i ustawy, o której dzisiaj mówimy. Aha, dyrektywa, czyli za tym też stoi Unia Europejska. Zasłaniają się tą Unią Europejską. Są nadgorliwi wyraźnie, bo nie muszą aż tylu ustaw. To pani senatorze, wniosek jest... Ale zobaczcie Państwo, na sesji 12 czerwca w piątek, trzeba zgojów, ile tutaj ich jest. Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat do prezentowania stanowiska rządu do prac. Podobno lata żydański Żyd, żeby wyprowadzić pieska samolotem na koszt podatnika. No to było świetne. Tu widzieliśmy, ilu tu ich jest. Aktywnie podejmowanie działań przez objęte. Taki. Tu kamerzysta nawet się nie koncentruje na sali, bardzo rzadko salę pokazuje. O, tu mamy salę. Ilu tu ich jest? O, Jan Maria Jackowski przybył na sesję. Chodzi mi o taką zasadę. Czy jeżeli na przykład... Czyli nie muszą stawać do mówienia, mogą mówić na siedząco? To inaczej trochę niż w Sejmie. Ale nie ma... Bez mikrofonów tutaj, więc nagłośnienie jest pełne. Kwalifikacji żadnej. Nie ma poza tym, że tak powiem, żadnych kwalifikacji prawnych.
190. Natomiast od 97. Nie jest takiego pytania zwolnić. Tak, zwolnić. Farbowany list. Ale o skrócenie wakacjo legis mi chodzi. To w moim pytaniu było. Bo w projekcie prezydenckim... Senator Matusiewicz. Dobrze. Wznawiam posiedzenie komisji. Jak rozumiem... Aha, tu się wznowili, czyli to była przerwa. Zdarzyło, że pan minister... organ uprawniony, jeden z organów konstytucyjnych w artykule 191 opinii, ustęp 1. Panie przewodniczący, poprawki zasługują na akceptację. Poprawki sprowadzają się do tego... No i tu widzicie, proszę państwa, ilu ich siedzi, ilu ich przychodzi na tę sesję. Sesja Senatu. Ministrów szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej w związku z nowym cyklem tych planów. I związany z przerwa wychodzą. Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej wydawanego na podstawie tych planów. A tu? Przyszli dotyczącego po przerwie. Też zarządzenia, o którym wspominałem. Ale ilu tu ich jest? Mogą być przyjęte do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tu 10, 15, najwyżej 30 ze 100. No, powiedzmy 35. Proponować, aby komisja przyjęła, przejmuje te poprawki, które zostały zaproponowane, jak również te, które... I sami nie wiedzą, nad czym głosują. Przez pana mecenasa. Dyskusję i proszę o wypowiedzi senatorów. Proszę, pan senator Lasecki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o te poprawki, które przedstawił pan dyrektor Biura Legislacyjnego, to ja rozumiem, że tą pierwszą poprawkę, to znaczy skreślenie wyrażonej w drodze uchwały, co do tego pan minister nie ma tutaj żadnych wątpliwości, prawda? Nie ma, proszę państwa, zgody w środowiskach narodowych, narodu polskiego, porządnym na partyjnych. W artykule pierwszym, ani na PiS, ustępie trzecim, nie zapytał. Przykre jest, że ośrodek toruński sejmowej i senackiej jakby właściwej w sprawach obrony państwa. No i chciałbym przedstawia tą ministra, sprawę, pan tu że uważa, że powinna również tam być senacka religia wyborcza w postaci PiS, czy tam jak oni się teraz nazywali, Zjednoczonej Prawicy, na czele z którego stoi przecież Żyd Kurski. Poproszę najpierw opinię, bo widzimy go w mediach mainstreamowych, jest alternatywą dla Polaków. No nie jest, szanowny ojcze dyrektorze, doktorze Tadeuszu Rydzyk. Nie jest. Nie jest PiS alternatywą dla Polaków. Chyba pierwszym punkcie. Tu straszne rzeczy się stały. Ciężko pobito dziennikarza Neon24 w Szczecinie. Coś niesamowitego. Co to jest polski przemysłowy potencjał obronny? Pomorska Telewizja Narodowa. Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Gosarz, słowo Ziemiński. To jest sformułowanie z użytej w ustawie i również w ustawie. No i właśnie, tu jest pytanie teraz. Coś niesamowitego. Chciałem właśnie zapytać, czy jeżeli my... Pobili Czerwonego z Korsarza, no to się w głowie nie mieści. Czy kształt ustawy, czy nie zmieni? Podłączono. Kroplówka jest tu. O Boże. Cała czteroosobowa. Proszę mikrofon. Jestem wątpliwości, przemysłowy potencjał obronny, czy tylko przemysłowy? Dzisiaj przemysłowość to jest część potencjału obronnego, dlatego lepiej byłoby ten przymiotnik wykreślić, bo to chyba tak machinalnie poszło z nawoju, że jeżeli coś dla wojska, to przez przemysł. Znajdzie również. Skopany, pobity, przestrzeń. Bo mówimy o 3B, jak rozumiem, tak? Mówimy o 3B, żeby wykreślić... Zamkniemy tą Komisję Obrony Narodowej. Nikogo nie umieją obronić, proszę państwa. Gdzie leżę już drugi dzień i ledwo oddycham, ponieważ żebra
zostały mi skopane, zatłuczone. Różne obrażenia, jak widać, oczy powodwijane, to byłem tłuczony pięściami po głowie. Coś podjęto mnie o godzinie 1.13 po pierwszej nocy. Pretekstem do pobicia było to, że dosiadłem się do stolika i poczęstowałem się ogórkiem. Ja po prostu uważałem, że ogórki są w lokalu ogólnodostępne, bo w Gdańsku, na Pomorzu, w Kaszubi, w restauracjach podają ogórki gratis. Chleb ze smalcem też do tego gratis jest. Natomiast tu się okazało, że ogórki, które stały na osobnej tacy na stole, były jakiegoś klienta. To jest za to, że ja zjadłem ogórka, zrzucił się na mnie, pokrył mnie do ściany i zaczął mnie okładać pięściami. Dołączyło do niego dwóch innych. No, i również mnie szarpało, popychało, zerwano mi czapkę z głowy, wyrzucono. Następnie, kiedy przestano już szarpać i tam mościć, wszedłem na zewnątrz, spotkałem właściciela lokalu. Prosiłem, żeby wezwał policję, bo mnie pobito. No niestety tego nie zrobił. Prosił, żebym wyszedł. Coś niesamowitego. Ja przypomnę, że czerwony korsarz ja także zostałam zainspirowana. Bardzo proszę Państwa senatorów o uwagę w pewnej kwestii. Pan senator przez telewizję narodową, którą robi w internecie, którą doktor Eugeniusz Sendecki. Jest to taki szok dla mnie. Nie jesteśmy bezpieczni, proszę Państwa. I czerwony korsarz to nie bez kozery nazywa się telewizja narodowa. Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsarz Gdańska, a jesteśmy w Szczecinie na statku żaglowym. Może to właśnie pan powie, co to za statek? Żaglowiec Fryderyk Chopin, a ja jestem Tomasz Ostrowski, kapitan żaglowca. No to może coś się dowiemy o tym Chopinie, w którym roku go zbudowano? W 92. W 92. I to jest... Polecamy filmy Pomorska Telewizja Narodowa. Produkowane właśnie przez Czerwonego Korsarza, z których dużo się można dowiedzieć, ale tak nam odebrało mi głos po prostu, proszę Państwa, bo widzimy, że ci ludzie nie obronią nas. Nie obronią nas. O których mowa w ustępie pierwszym, a skreślić na rzecz polskiego przemysłowego potencjału obronnego. Tak jest przyjęte, bo taka była propozycja i tak jest przyjęte. Dlatego pytam. Tak, bo wręcz odwrotnie. Polski potencjał obronny. Trwa pewny rodzaj. Pan senator Zając i pan senator Lasecki również pytali w ogóle o używanie przemysłowy potencjał obronny. Stanu wojennego BIS, a te ruchy wymiany jednego na drugiego Żyda, proszę Państwa, to nic Polakom nie daje. Wymiana jednego Żyda na drugiego Żyda to jest zamienił stryjek siekierkę na kijek. Zmiany pozorne, podstępne. W 1999 roku uchwalono ustawę o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej sił zbrojnych, która też obowiązuje. I tam ona określa, co to jest ten przemysłowy potencjał obronny. I stąd prawdopodobnie wzięło się to również w tej ustawie o modernizacji technicznej, przebudowie i modernizacji technicznej sił zbrojnych. Dlatego oczywiście, jeżeli Państwo senatorowie chcą, no to możemy zmienić to. Ja oczywiście nie chciałem ingerować w zastany system pojęć. Mikrofon, proszę, mikrofon. Polski przemysłowy potencjał obronny zostaje w ustępie pierwszym. Mówimy tylko o tym, żeby... Rostowski nie miał nigdy polskiego obywatelstwa, otrzymał obywatelstwo polskie od Kaczyńskiego i od razu został ministrem o zgrozo finansów publicznych, zadłużył, podwoił dług publiczny, podwoił, proszę Państwa, ten licznik Balcerowicza, on bije nadal, a ten Żyd
rodziny też Rothschildów, Rostowski, Jan Wincent, nie wiadomo, czy to jest jego prawdziwe nazwisko, na Rostowski, bo to u Żydów, wiecie Państwo, to nie są ich nazwiska rodowe. Podwoił dług publiczny. I co? I został zdymisjonowany. I co? I nawet jakieś tam rekompensatę dostanie, bo tam mówi się, że ponad 200 tysięcy za odejście tych kilku Żydów z urzędów. Tak samo jak Bronisław Komorowski zapłacił 600 tysięcy 9 zbrodniarzom sądowych z Państwowej Komisji Wyborczej, którzy zdymisjonowani zostali pod koniec roku 2014. Jak to, dymisja i nagroda? Przecież to się zaprzecza jedno z drugim. To nie jest spójne. To są przestępcy, należy ich pod sąd postawić, naukowe i prace rozwojowe, a nie dawać nagrody. W dziedzinie obronności państwa, ale niekoniecznie do polskich instytutów rozwojowych. Jeżeli, to znaczy chciałbym zapytać, jeżeli ja dobrze rozumiem, to znaczy moja intencja tej... Będziemy kontynuować ustawy, obserwowanie komisji senackich, chciałbym, tutaj również, bo JOW-y są... Te zasady JOW są do wyborów senackich już drugi raz, bo przypomnę, że w 2011 ośrodków badawczo-rozwojowych także były już. Ta poprawka wyglądała w ten sposób, że ustępem 3a mówimy o tym, że to ma być na według zasad JOW w dziedzinie obronności, i ze skutkiem takim, że Platforma Obywatelska ma dwa razy więcej niż PiS w Senacie. Scena jest całkowicie zablokowana. 3b ma oznaczać, załączę link do filmu, w którym to wyjaśniam. Ma iść przesyłamy polskich ośrodków badawczo-rozwojowych, to ja bym chciał, żeby to tak było. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i wyrażamy naprawdę oburzenie, jak mogło do tego dojść i nie może być to przypadkiem. Panie Czerwony Korsarz, trzymamy kciuki za Pana. Uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny. Na tym zakończę dzisiejszy odcinek, bo naprawdę. Ale tutaj, dziękuję za uwagę. A my wskazujemy tutaj. Mówiła Beata Andrejas z Wrocławia. Szczęść Boże.